Hooligan jest Las Vegas. Edward leci teraz. Beta na arabską ropę śmiga se, a nie gaz. Cześć, Michał Koper z portalu linkpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Jedziemy z przeglądem wiadomości ze świata boksu. Zaczynamy od dyżurnego ostatnio tematu, czyli od kwestii walki o 4 pasy wagi ciężkiej pomiędzy Antonem Joshua i Tysonem Furym, bo oto Frank Warren, czyli współpromotor Tysona Fury'ego, prowadzący karierę Brytyjczyka do spółki z Bobem Arumem, zakomunikował w rozmowie z Talk Sport, że on to nie widzi możliwości większych, by w lipcu doszło do walki Anton Joshua, Tyson Fury, a lipiec to jest taki jedyny możliwy wakacyjny termin, jeśli chodzi o tę walkę. Według Franka Warrena najwcześniejszy możliwy termin walki Joshua Fury to jest przełom sierpnia i września. Dlaczego mówi o tym lipcu? Dlaczego w ogóle o tym lipcu mówi się w kontekście tej walki? No bo czerwiec to jest za wcześnie na ten pojedynek, no a poza tym w czerwcu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i kogo wtedy będzie interesował jakiś tam boks. One kończą się 11 lipca. 11 lipca jest finał, więc tak naprawdę dwie takie możliwe soboty rozsądne w lipcu na tę walkę Joshua Fury to jest 17 lipca i 24. O tym 24 głównie się ostatnio mówi, natomiast trzeba też pamiętać, że 24 lipca rozpoczyna się i turniej olimpijski w boksie, no i Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, więc też tutaj robi się ciasno. To okno takie terminowe na tę walkę jest bardzo ciasne. No i ten turniej olimpijski w boksie zwraca też uwagę Frank Warren w rozmowie z Talk Sport, zauważając, że prawdopodobnie na Igrzyskach Olimpijskich będzie musiał być obecny razem z brytyjską kadrą Rob McCracken, czyli trener również Antonego Joshua, no i w związku z tym nie widzi możliwości, żeby Rob McCracken się rozdwoił, albo Joshua zrezygnował z McCrackena i żeby walka się odbyła 24 lipca, także jeszcze raz Frank Warren twierdzi, że sierpień, wrzesień to jest najbliższy możliwy termin. Warren też potwierdził to, o czym mówiłem Wam wcześniej, że tutaj godzina emisji, godzina rozpoczęcia tej walki wieczoru gali Joshua Fury musi być dostosowana pod rynek brytyjski, żeby to był prime time telewizji z Wielkiej Brytanii, no bo pay-per-view brytyjska, nie żadne amerykańskie czy światowe, ma być tutaj głównym źródłem przychodów, oprócz oczywiście być może jakiegoś finansowania przez arabskich szejków, czy kto tam na tę walkę pieniądze wyłoży. Frank Warren liczy tutaj na rekord pay-per-view. Do tej pory rekord sprzedaży pay-per-view w Wielkiej Brytanii należy do walki Antony Joshua kontra Joseph Parker. 1 800 000 sprzedanych pay-per-view, po 1,5 miliona mają walki Joshua Ruiz 2, Joshua Klitschko i David Hay kontra Tony Beliu. Tutaj Frank Warren liczy na 2,5 miliona i godzina musi być dostosowana do prime time w UK, więc gdyby ewentualnie USA, o tym zaraz jeszcze przez chwilkę wspomnę, no to w zależności od tego, czy byłoby to wschodnie, czy zachodnie wybrzeże, to byłaby to pewnie godzina 16 albo 19 tamtejszego czasu, bo jeśli chodzi o wybrzeże zachodnie do Wielkiej Brytanii to jest 8 godzin, a jeśli chodzi o wschodnie to jest 5 godzin, jeśli to miałoby być północ. Około północy Wielkiej Brytanii, czy 23, no to łatwo sobie obliczyć, jaka godzina byłaby to w Stanach Zjednoczonych, jakaś tam popołudniowa. Co ciekawe, Frank Warren jeszcze w tej rozmowie z Talk Sport stwierdził, że on nie dostał żadnej konkretnej oferty. Wcześniej Joshua mówił, że dostał jedną konkretną ofertę, którą oglądał. Frank Warren twierdzi, że żadnych takich ofert, jeśli chodzi o organizację walki, nie ma. Wiadomo, trwają poszukiwania miejsca, czyli w domyśle inwestora, kto na tę walkę wyłoży pieniądze. Może włożą na tę walkę pieniądze kibice, bo mówi się, i tutaj Frank Warren twierdzi, że w przeciwieństwie do tych lokalizacji spoza Wielką Brytanią są fajne rozmowy z rządem brytyjskim. Być może udałoby się tę walkę zrobić na Wembley jeszcze w lipcu, o ile warunek jest taki, że byłoby to 100% kibiców. 100% kibiców może być natomiast w Las Vegas w lipcu, bo już w czerwcu Las Vegas otwiera się całkowicie, jeśli chodzi o pojemność, 100% objętości, jeśli chodzi o kibiców przy obiektach sportowych w Las Vegas. No i w ciągu ostatnich godzin niemal jednocześnie Tyson Fury, który w Las Vegas tam trenuje pod okiem Jorge Capetillo w gymie Top Rank, i Eddie Hearn, który poleciał zwiedzać ostatnio Stany Zjednoczone, opublikowali zdjęcia stadionu w Las Vegas, stadionu Allegiant Stadium. zbieg okoliczności. No, już od razu po tym, jak te zdjęcia pokazały się na Instastory z Tysona Fury'ego i Eddiego Hearna, ruszyły spekulacje, że być może to właśnie tam dojdzie do tej walki. Gdyby do tej walki tam doszło w Stanach Zjednoczonych, no to 70 000 kibiców udałoby się na ten stadion wepchnąć. Zresztą ten stadion Allegiant Stadium wcześniej był też wymieniany w kontekście walki Tysona Fury'ego z Deontayem Wilderem. No nie wiadomo, no, ale w każdym razie i Tyson Fury, i Eddie Hearn pyknęli sobie zdjęcia tego stadionu na swoje Instastory. Gdyby faktycznie byłaby taka wola, żeby to tam zorganizować, no to tak jak powiedziałem, godzina musiałaby być dostosowana do czasu brytyjskiego, czyli przeliczając sobie to, co wcześniej mówiłem, pewnie około godziny 16 czasu lokalnego. Da się to zrobić, jest to do zrobienia. Teraz pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale zmieniamy wybrzeże, lecimy na wschodnie wybrzeże. Las Vegas się otwiera od 1 czerwca, w lipcu będzie prawdopodobnie już można zrobić, na pewno będzie można zrobić walki na stadionie, natomiast nadal Nowy Jork się jeszcze w 100% nie otwiera. Jakiś czas temu tam gubernator sam Nowy Jork zakomunikował, że 50% można wypełnić, jeśli chodzi o widownię na imprezach sportowych. Nie ma 100% zgody na 100% wypełnienie póki co. No w związku z tym grupa Top Rank postanowiła przenieść swoją galę planowaną na 12 czerwca w Madison Square Garden do innego stanu, więc ten czerwiec odpada, co nam to mówi też w kontekście Adama Kownackiego. Wszyscy czekamy na ten rewanż z Robertem Heleniusem. Adam też czeka, Adam też już się niepokoi, kiedy będzie ta walka. No raczej w czerwcu, skoro Bob Arum już teraz przenosi swoją imprezę do innego stanu, to pewnie i Adama nie zobaczymy w ringu w czerwcu. On jest tutaj niestety trochę niewolnikiem tej swojej wielkiej popularności wśród Polonii w Nowym Jorku. On ma tam swoją bazę fanów. Z jednej strony to jest ogromna zaleta w normalnych czasach, no bo wiadomo, tam promotorzy na niego stawiają, bo przyciąga kibiców, ale z drugiej strony, gdy mamy teraz taką sytuację, jaka jest, no to ciężko sobie wyobrazić, że Adam Kownacki wyprzedaje, tak jak Barclays Center, jakąś halę w innym miejscu w Stanach Zjednoczonych. No może jeszcze Chicago mi przychodzi do głowy, tak, jako taka druga miejscówka w Stanach, gdzie jest mnóstwo Polaków, ale jednak Chicago to nie byłoby to samo, co Barclays Center. Zawsze jakaś opcja. No ale nie to samo, to jest zresztą Adam Kownacki boksujący gdzieś poza Nowym Jorkiem, to byłby jak Floyd Mayweather Junior boksujący poza Las Vegas, spinając to klamrą, Las Vegas otwarte, Nowy Jork póki co jeszcze na koniec taka informacja a propos innego Polaka w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, w kwietniu miała dojść do skutku walka Maćka Suleckiego z Jaime Munguią. Fajny pojedynek, Maciek numer 4 w rankingu WBC wagi średniej, Jaime Munguía numer 1, prawie eliminator WBC. Kto wie, może udałoby się to tak usankcjonować, zresztą WBO też wysoko, natomiast Maciek Sulecki, jak wiadomo, zgłosił kontuzję, z walki się wycofał. Potem na jego miejsce wskoczył Dimitrus Bollard i on również się teraz wycofał ze względu na kontuzję, no i ta walka Jaime Munguí w ogóle do skutku nie dojdzie w kwietniu. Kto wie, może to jest jakaś szansa jeszcze dla Maćka Suleckiego. Być może promotorzy Jaime Munguí jeszcze o Maćku ciepło pomyślą, no. Mimo tej nieprzyjemnej sytuacji teraz z kwietnia i zaproszą go do walki z Munguią, ale pamiętajmy, że Munguia ostrzył sobie zęby jeszcze jakiś czas temu i wymieniany był całkiem poważnie w kontekście walki z Giennadijem Gołowkinem, więc zobaczymy, jak ta sytuacja ostatecznie się skończy. No, trzymajmy kciuki, może Maciek tę walkę jeszcze dostanie. Przydadzą zostaniemy, bo walka Munguia Maciek Sulecki miała się odbyć na platformie streamingowej DAZN, tam miała platforma streamingowa ją pokazywać, no i zresztą też w czasie dostosowanym do polskich kibiców, miałaby się w korzystnej godzinie dla polskich fanów. Tak samo będzie z walką Dimitrus Andrade kontra Liam Williams, walka o pas WBO wagi średniej, to już najbliższa sobota. Ta walka również zostanie przygotowana czasowo pod kątem kibiców w Europie, tutaj akurat konkretnie brytyjskich. Gala rozpocznie się około godziny 21 czasu polskiego main event będziemy mieli koło północy, także nie trzeba zarywać znów nocy, żeby zobaczyć galę DAZN organizowaną w Stanach Zjednoczonych. Tam oprócz walki Andrade kontra Williams będzie jeszcze ciekawy pojedynek w kategorii ciężkiej, czyli Magomed Rasul Madzhidov, czyli ten wielki, silny byczek z wielkimi osiągnięciami z ringów amatorskich. On zmierzy się z doświadczonym Andrzejem Fiedosowem. Kategoria ciężka, fajna walka. Początek gali, tak wspomniałem, 21. Main event około północy. W minioną sobotę odbyła się na gali grupy Top Rank walka o pas WBO kategorii półciężkiej pomiędzy Joe Smithem Juniorem i Maximem Własowem. No, wygrał na punkty tę walkę Joe Smith, natomiast nie brakowało opinii i ja tę opinię też również przychylam się do tej opinii, że bardziej na zwycięstwo zasłużył Maxim Własow. No i okazuje się, że ekipa Własowa zamierza wnieść protest i oprotestować dwie kwestie, jeśli chodzi o ten pojedynek. Po pierwsze, według ekipy Własowa, no, takie zajmą stanowisko składając ten protest, poziom sędziów nie był dostosowany do poziomu walki, a po drugie są zastrzeżenia co do kontroli antydopingowej. Ekipa Własowa twierdzi, że Własow w ogóle nie był badany przed tą walką, więc no, domniemują, że również Joe Smith Jr. nie był badany. Co może wyjść z takiego protestu? Moim zdaniem nic, no bo to są bardzo liche podstawy. Ten antydoping, może tutaj jakoś można się do tego przyczepić, natomiast ta kwestia tego, że są źli sędziowie, źle dobrani, to jest zupełnie subiektywna opcja, zresztą nazwiska sędziów znane były wcześniej przed walką i teraz to jest taka trochę musztarda po obiedzie. Zresztą no, nie ma takich sytuacji w boksie, to jest jakaś chyba, no, może jakieś wyjątkowe sytuacje muszą się zdarzyć, żeby komisja bokserska czy federacja bokserska zakwestionowała punktację walki, tak, i zarządziła rewanż. Jeśli do czegoś się można czepiać w proteście, od takich kwestii technicznych, tak jak to było w przypadku walki, czy kiedyś dawno temu, na przykład Włodarczyka z Jacoby Fragomeniem, czy ostatnio tej walki nieszczęsnej główki z Mairisem Bricem. Tutaj były techniczne podstawy, żeby no, nawet nie unieważnić wynik walki, bo o to trudno, no ale żeby nakazać, żeby Federacja WBO nakazała rewanż, bo tutaj były i ciosy po komendzie, był i trener rywala główki Mairisa Berdisa w ringu po gongu, także tutaj było dużo naruszeń takich formalnych, więc tutaj nakazała Federacja WBO rewanż. W tym wypadku, w przypadku walki Własowa, naprawdę się nie ma czego czepiać. No była jakaś tam nieścisłość formalna, bo jedną z rund, chyba 11 bodaj, 11 runda bez knockdownów poszła 10-8 dla Joe Smitha. To a propos tego poziomu sędziów, tak, może to być jakiś malutki argumencik, ale absolutnie nie sądzę, żeby Federacja WBO tutaj cokolwiek zrobiła. Może po prostu się przychylić do sugestii, żeby był wyrównany pojedynek i jakoś tak wykazać dobrą wolę i nakazać rewanż. Natomiast podstaw formalnych tutaj nie ma. I to było na tyle, jeśli chodzi o tę prasóweczkę. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno. Pasión, con una pasión tan fuerte.